będę mamą. A mówię o tym, bo dzisiaj są urodziny. Urodziny Stefanka. Urodziny Stefanka 7. W sensie... Halo, dzień dobry. Nie wiem, ile razy będę się z wami witała jeszcze w tym vlogu, ale to jest kolejny dzień. Lecimy na dożynki. Skipściła się pogoda strasznie, więc ja wskoczyłam w kurteczkę. W płaszczyk pikowany z Celbes. Gotowi, idziemy, wzięliśmy oczywiście parasol, bo tak trochę mży. No to jak wspominałam, te dożynki to jest takie po prostu inicjatywa parafian. Będą dożynki parafialne, na których będzie właśnie zbierane środki, pieniądze na wykończenie nowego kościoła, więc lecimy. Kluczyki. Zamykam, idziemy. Dała po co? Dała po
Barbara, dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Kolejnego dnia po dożynkach, można powiedzieć. Trochę wam nagrałam, trochę wam pokazałam, jak to wszystko wyglądało. Cóż, no trochę pogoda nie dopisała, no jednak jest to wrzesień. Ta wrześniowa pogoda, wiadomo, że bywa różna, no już jakby bardziej, więcej będzie tego zimna niż ciepła, no ale mimo wszystko, oprócz tego, że ta pogoda trochę pokrzyżowała plany, no to ludzie bardzo tłumnie przyszli, było sporo, naprawdę ludzi się przewinęło po prostu po tych dożynkach, po terenie, można powiedzieć. Co było super, jedzenie było super, jak mogliście zobaczyć. Piotrek to cały czas jadł, cały czas. A to jakąś kiełbaskę, a to kaszankę, a to jakiegoś steka, żurek. Zachwycaliśmy się żurkiem, przepyszny żurek. Zjedliśmy żurek z takim smakiem, że jeszcze po prostu wzięliśmy na wynos. Oczywiście wszystko było płatne. Wszystkie te rzeczy, za które tam płaciliśmy, za losy, za jedzenie, po prostu te pieniądze zostały przekazane w całości na wykończenie nowego kościoła, więc nie krępowałam się po prostu i zabrałam sobie tego żurku trochę też na wynos. Próbowałam robić kreskę, ale please nie oceniajcie mnie w każdym razie. Próbowałam robić cokolwiek z tą kreską. No, dzisiaj mam taki codzienny dzień, więc sobie strzeliłam taką krechę. No wiecie, jak jest z kreską. Zakrzywa, trzeba ją powiększyć i w końcu wychodzi na całą powiekę. Co więcej o dożynkach, no to babcia znowuż występowała z zespołem, śpiewały pięknie piosenki. Jeśli chodzi o losy, no to udało mi się wygrać zestaw szklanek. Udało mi się wygrać zestaw szklanek i książeczkę dla dzieci, taką o chemii. Ale to wiecie, nie chodziło tutaj o wygraną, chodziło tutaj o zabawę, chodziło tutaj o zostawienie trochę pieniążka jednak. No i o dobrą zabawę oczywiście. Co się skiepściło, co było kiepskie? Kiepskie było czytanie losu. Podobnoż było 500 wygranych losów, więc naprawdę to się przedłużyło. Prawie 2 godziny czytania samych losów, kto co wygrał. Nawet te drobne losiki. Te losiki, w których do wygrania były jakieś takie małe plecaczki, notatniczki, no to wszystko też zostało wyczytane. No i przez to ta impreza, ta zabawa taneczna, na którą wszyscy czekali, no, opóźniła się też sporo, ale grali super, super piosenki, my też z Piotrem potańczyliśmy, nie zostaliśmy długo, dlatego że no, impreza miała miejsce w niedzielę, więc większość osób jednak w poniedziałek idzie do pracy, ale i tak po prostu uważam, że było spoko, jak na to, że była to inicjatywa taka bardzo spontaniczna, z inicjatywy właśnie społeczności, więc trochę ogarnięcia, trochę organizacji, myślę, że na przyszły rok można już coś kminić bardziej zorganizowanego, oczywiście z imprezą, z zabawą taneczną, super, byłoby super, naprawdę. Wspominałam wam też, że w weekend mieliśmy gości i uwaga, będę mamą, na pewno pamiętacie Marcelka, u którego byliśmy całkiem niedawno, zobaczyć nowego członka naszej rodziny, więc dostaliśmy zaproszenie na chrzciny, na chrzest i ja zostałam poproszona o pełnienie funkcji matki chrzestnej, więc jestem super, super podekscytowana, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i no będzie mój to pierwszy chrześnik, więc bardzo, bardzo jestem podekscytowana i bardzo się cieszę. I już muszę zacząć myśleć o jakimś fajnym prezencie, już muszę zacząć myśleć o jakimś outficie, bo szykują nam się chrzciny praktycznie już za 2 tygodnie, więc czasu nie jest dużo, więc muszę szybciutko ogarnąć temat, plus dokumenty, plus doniesienie dokumentów, więc jestem super, super podekscytowana i super, super szczęśliwa, żebym miała takiego małego synusia chrzestnego, można powiedzieć, więc super, super, bardzo się cieszę. Taka nowina dla was. Stefanek oczywiście. Pokazuję go, ale ostatnio nie jest w ogóle życiowy, można powiedzieć. Wytarmosił go trochę mały kacperek, jak tutaj był u nas w odwiedziny, więc taki jest teraz Stefanek, bardzo antyludziowy.
Po prostu sobie śpi, nie dotykać go, nie chce się bawić na razie. Tak, po prostu został wytarmoszony. Nie jakoś bardzo, bo Kasper był bardzo po prostu delikatny z nim tam, ale jednak było to ci goście, którzy do nas przyszli, to było dla niego chyba spore przeżycie. A mówię o tym, bo dzisiaj są urodziny, urodziny Stefanka. Urodziny Stefanka 7, w sensie... No ja nie wiem, ile on tak naprawdę ma lat, chociaż jak byłam u pani weterynarz, to ona mówiła, że no pi razy oko kotek ma pół roku, więc u nas, w naszej rodzinie Stefan jest już 7 lat. 7 lat, można powiedzieć, że taką granicą, takim dniem właśnie urodzin jest moment, kiedy wstawiłam ogłoszenie na Facebooku, że poszukuję dla niego rodziny. Historia jest taka, że moja siostra przyniosła Stefanka do naszego domu, był znajdą, gdzieś tam miauczał w rowie, w pobliskim rowie, i moja siostra go przyniosła do domu, no i my postanowiliśmy szukać dla niego domu, w związku z tym, że kot nie może zostać u nas w domu. Absolutnie nikt nie wyraził zgody, więc szukaliśmy dla niego rodziny. Rodzina się nie znalazła. No i tak został. No i tak został już 7 lat z nami, więc wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat dla Stefanka, 7-latka, który dzisiaj ma urodziny. Nie no, sorry, już nie mogłam patrzeć na tą... Na tą kreskę i ją trochę zniwelowałam, trochę ją starłam, trochę teraz jest już lepiej, ale nadal jakieś resztki są, ale nic, no dalej będę próbowała. No to mi wyszło całkiem spoko, jak na moje standardy, jak na moje umiejętności, to całkiem spoko, no ale tu średnio. Jeszcze jedna rzecz, która mnie czeka, czyli wyniesienie rzeczy letnich. A dopiero co mówiłam, no to jest taki lekki pierdolnik, także no to już układać nie będę, to po prostu wezmę i wyniosę do wora i wyniosę już na strych póki co. Całkiem zatrę tą kreskę, bo już naprawdę. Jednak sobie domalowałam. Ta moja logika. No, więc wracając do tematu, więc ja dopiero co mówiłam, że znoszę te ubrania, muszę je znieść, muszę je poukładać i przesortować, a tu się okazuje, że za chwileczkę będę je musiała wynosić z powrotem na strych. I też pomalutku z tym wynoszeniem na strych, bo my będziemy musieli zrobić naprawdę taki totalny porządek. Nie wiem, czy wam już wspominałam, ale... Bo musimy opróżnić cały strych, więc tym wynoszeniem na strych, no tak zbyt łatwo to nie będzie. Więc będę musiała zrobić taką małą zamiankę, pozbyć się wielu rzeczy. Wielu rzeczy nie chodziłam w tym sezonie w ogóle. W ogóle, jeśli chodzi o sukienki plażowe, jeśli chodzi o sukienki na ramionczkach, to użyłam tylko jednej sukienki, to była sukienka z Una Loma i to była moja nowość, a reszty w ogóle nie użyłam. Nie byliśmy na wakacjach, nie byliśmy na wyjeździe, więc nic takiego jak narzutki na kostiumy. Nawet kostiumu nie użyłam, więc... Nic takiego nie miało miejsca, więc z powrotem to jakby ładuję do wora i myślę, że zrobię taki porządne przesortowanie tych rzeczy, przesortowanie tych sukienek, więc szykujcie się, bo być może będzie jakaś wyprzedaż. Wyprzedaż żeby na mojej grupie, grupa Madziofa. Jeżeli chcecie dołączyć, no to zapraszam serdecznie, link pewnie będzie gdzieś na dole, po prostu wyszukajcie na Facebooku, grupa Madziofa po prostu. Więc to przede mną, znowuż jakieś przesortowanie ciuchów, no i pochowanie, no bo co no. Zostaną sukienki pewnie uniwersalne, zostaną sukienki takie bardzo, no takie pół na pół, jesienno-letnie. No i to tutaj dużo mówi o tym, że warto mieć takie sukienki w swojej szafie. Warto mieć sukienki uniwersalne, sukienki, które się właśnie sprawdzą na każdą porę roku, bardziej patrząc jednak na to, że u nas jest chłodno, że u nas jest chłodniej. Więc sukienki wiskozowe... Też pomalutku już będę chowała. No patrząc na... no to jaka będzie pogoda? No to w sandałkach już się raczej nie pochodzi. A szkoda.
Jeśli chodzi o jesienną modę, to zrobiłam sobie takie małe zamówionko na Bonprixie i zobaczcie, jest to spódnica. Spódnica taka bardzo falowana. Wszystko to będzie mierzone. Bardzo czekałam na to zamówienie. Kolory takie właśnie jesienne. To też jest sukienka, taka zwiewna. To też jest sukienka, tylko ta jest akurat bardziej, już ją mierzyłam trochę. Ta jest wiskozowa. Najpiękniejsza jest ta. Wzór paisley z długim rękawem. To są takie sukienki jesienne jakby. Tutaj mamy sukienkę, taką dresóweczkę, tubę. A to co? A to czarna sukienka. A to jest czarna sukienka. Też na lewej stronie. No więc wszystko to czeka na filmik. Będzie już niedługo na kanale głównym. Wyczekujcie sukienki jesienne z Bonprixa.